Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze do końca maja prowadzi kampanię przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe w ramach PROW. W tym roku rolnik może ubiegać się także o dopłaty do zakupu nawozów. Właściwie na wszystkie nawozy oprócz wapna i magnezowo-wapiennych. Natomiast tutaj też trzeba wspomnieć o najważniejszych. Żeby złożyć wniosek o dopłaty do nawozów, najpierw należy złożyć wniosek obszarowy. To jest podstawa. W tegorocznych płatnościach wprowadzono kilka dużych zmian. Najważniejszą jest powrót uzupełniającej płatności podstawowej. W ramach tego dofinansowania nie obowiązuje limit powierzchni. Uprawniony jest do niego każdy rolnik, który ubiega się o jednolitą płatność obszarową. Tutaj trzeba też pamiętać o tym, gdy wejdziemy, zalogujemy się na swój wniosek, żeby wejść w pierwszą zakładkę i zaznaczyć, że tą płatność chcemy otrzymać. Później właściwie już z automatu, jeżeli zmieniamy roślinę, ta płatność się uzupełnia. Jeżeli nie zmieniamy, musimy też wejść i jeszcze raz tam zaznaczyć. Uzupełniająca płatność podstawowa obejmuje 13 kategorii roślin, między innymi zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe, strączkowe i strączkowe pastewne. Kolejna zmiana dotyczy wniosków rolno-środowiskowo-klimatycznych. W tym roku dochodzi pakiet 8. Powracają do nas łąki i pastwiska użytkowane ekstensywnie. Jest to pakiet 8. Każdy, kto ma łąki, ma do tego zwierzę trawożerne, może zaznaczyć ten pakiet. W ramach płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych rozszerzono pakiet 7. W katalogu zwierząt pojawiły się dwie dodatkowe rasy owiec i dwie rasy kóz. Rolnicy narażeni na straty z tytułu utrzymującej się na działce wody mogą w tym roku skorzystać z nowego pakietu 9. Retencjonowanie wody. Ten pakiet 9. Retencjonowanie wody polega na tym, że jeżeli rolnik przewiduje, że na jego łąkach, bo to muszą być łąki, woda będzie stała co najmniej 12 dni, może już zaznaczyć taki pakiet. Jeżeli podczas weryfikacji wyjdzie, że nie było tam co najmniej 12 dni, rolnik nie poniesie z tego tytułu żadnej sankcji. Pozostałe zmiany dotyczą przyznawania płatności w ramach działania dobrostan zwierząt. W tym punkcie doprecyzowano wymogi dobrostanowe oraz terminy na zgłaszanie zmian w IRS. Rolnicy mogą liczyć na pomoc agencji w zakresie wypełniania e-wniosku. Skorzystać z niej można osobiście w placówkach ARIMR oraz pod bezpłatnym numerem infolinii. W roku 2021 w województwie warmińsko-mazurskim wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 42 tysiące rolników. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv